najpiękniejszej karkonoskiej miejscowości, w Miłkowie, już od 8 lat organizowane są wyjątkowe koncerty jasełkowe. Uczniowie i kadra zespołu szkolno-przedszkolnego oraz rodzice uczniów niemałym nakładem wysiłku i czasu przygotowują występy i bożonarodzeniowy kiermasz. Jest to najważniejsze wydarzenie integrujące mieszkańców Miłkowa, oczekiwane przez społeczność cały rok. Szanowni goście, drodzy rodzice, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy zespołu. W tym roku koncert Cud Betlejemskiej Nocy zebrał w szkolnej hali kilkuset widzów, a wśród gości obecni byli między innymi starosta karkonoski Krzysztof Wiśniewski i wójt gminy Podgórzyn Mirosław Kalata. Wszystkich przybyłych gości serdecznie powitała nowa dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego pani Jolanta Migacz. Chwilę później swe występy rozpoczęła grupa przedszkolaków. Występy tych najmłodszych artystów wyzwoliły wśród widzów dużo ciepłych emocji i uśmiechu. Część koncertu wprowadził wszystkich taniec Noe. Od tego momentu to uczniowie szkoły podstawowej swym występem przykuwali uwagę widzów. Przedstawienie jasełkowe wykonane chwilę później przypomniało historię sprzed ponad 2000 lat o narodzinach Dzieciątka Jezus. Tyś jest królem tego świata. Przyjmij nas. Dziękuję. Tradycją czasu świąt Bożego Narodzenia są oczywiście życzenia.
Także i w trakcie koncertu usłyszeć można było wiele ciepłych słów od gości miłkowskich Jasela. A podobne życzenia skierowane były od pani dyrektor szkoły dla miłych gości. Występ pomocników świętego Mikołaja przyjęty został entuzjastycznym aplauzem. W ten sposób już 8 miłkowskie szkolne jasełka zbliżały się do końca. I znów na podobne emocje i nastrój będziemy musieli poczekać do przedświątecznego czasu w następnym roku. A tymczasem z Karkonoskiego Miłkowa dla wszystkich życzenia wesołych świąt!